Już postanowiłem. Jak dorosnę, to chcę zostać ratownikiem, tak jak pani Zoli. Fantastyczny pomysł, Zu. Bądź ostrożna, babciu. Piec jest gorący. Nie chcę, żebyś się poparzyła. Cieszę się, że w razie, gdyby coś mi się stało, to mogę polegać na moim wnuczku. Chwila. Do pierwszej pomocy potrzebna ci będzie apteczka. Ale ja nie mam własnej. Nie przejmuj się. Na górze mam idealną torbę na twoją apteczkę. A ja ci znajdę coś, co możesz do niej włożyć. Super! Proszę, dodałam specjalne czerwone krzyże. Nikt nie będzie miał wątpliwości, że to porządna apteczka. Wow, dzięki, babciu. Popatrz, Zu. Kilka bandaży, zestaw plastrów i kilka gazików. Masz już wszystko. Dzięki, mamo. Mamo, babciu, nic we mnie dolega? Nie, wszystko dobrze, Zu. Tak, sprawdzam. My ratownicy musimy stale mieć się na baczności. W drogę, ptak! Znajdźmy mojego pierwszego pacjenta. Dziadku! No, witaj, Zu. Hej, dziadku. Jak się dzisiaj czujesz? Fantastycznie, dziękuję. Wyśmienicie. No, trudno. A co masz w rączce? To moja nowa apteczka, dziadku. Zostałem ratownikiem. A, to dlatego zapytałeś o moje samopoczucie. Tak. Wiesz, teraz jak o tym wspomniałeś, to uderzyłem się w nogę jakiś czas temu, kiedy naprawiałem krzesło. Super! To znaczy... Ojej, bardzo mi przykro. Dziadku, usiądź tutaj. Ojej! Spójrzmy na tę nogę. Boli, kiedy robię tak? Tak, właśnie tutaj. Musimy założyć bandaż. Chyba masz kolejnego pacjenta, Zu. Raczej nic mu nie będzie, dziadku. O, dobrze. W takim razie dokończ bandażować moją obolałą nogę. Nie ruszaj się, dziadku. Za chwilę postawimy cię na nogi. Gotowe. I pamiętaj, musisz odpoczywać. Dziękuję, Zu. Teraz znajdę kolejnego pacjenta. To brzmi jak zadanie w sam raz dla ratownika. Tato, nic ci nie jest? To nic. Zaciąłem się lekko. Przytrzasnąłem sobie kopyto. Niczym się nie przejmuj. Rzucę na to okiem. Jestem ratownikiem. O, świetnie. Jestem w dobrych rękach. No, pewnie. Przydałby ci się plaster. Mam je przykleja zawsze, jak się skaleczę. Au, trochę się posklejał. A, ciągle się przyczepia. No, złaś. Ups, dam ci świeży. Proszę. Dzięki, Zu. Od razu mi lepiej. No, to ja lecę, bo spóźnię się na spotkanie. Do zobaczenia. Muszę znaleźć nowego pacjenta.